Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Katarzyna Łukanisz-Domaszewska i jestem pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W związku z zaistniałą sytuacją, my, pracownicy Politechniki Opolskiej, jesteśmy postawieni przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest wielogodzinna praca przed komputerem, praca zdalna, praca przy platformie e-learningowej. Również nasi studenci zobligowani są do spędzenia wielu godzin przed komputerem, aby móc zrealizować określony program nauczania. Dlatego zapraszam Państwa na kilkuminutowy trening, który możecie wykonywać w przerwach podczas pracy przy komputerze. Będzie to joga przy biurku. Jedyne, co będziecie potrzebować, to biurko czy też stół oraz krzesło. Zapraszam serdecznie. Siadamy wygodnie na krześle. Ściągamy łopatki, prostujemy plecy, napinamy brzuch, stopy dociskamy do podłoża. Patrzymy przed siebie, broda lekko w górę, czubek głowy skierowany do sufitu, ściągnięte łopatki, dłonie swobodnie leżą na naszych kolanach i bierzemy głęboki wdech nosem i wydech ustami. Głęboki wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze dwa razy głęboki wdech i wydech ustami. I ostatni raz wdech i wydech. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Robimy skłon głowy do boku i powoli w drugą stronę. Powoli z wyczuciem raz w jedną stronę. Chwilkę przytrzymujemy i raz w drugą stronę. Raz w jedną i raz w drugą. Pamiętamy, żeby barki były swobodne. Ręce również swobodnie leżą na naszych udach. Zatrzymujemy głowę z jednej strony i delikatnie przytrzymujemy głowę ręką. Chwilę trzymamy i to samo z drugiej strony. 4, 3. 2. Ostatni. Odkładamy rękę, wracamy do centrum. I teraz delikatne ruchy głową, ale tylko w dole. Od jednego barku do drugiego. Od jednego i do drugiego. I jeszcze dwa razy. W jedną stronę i w drugą. Wracamy do centrum. I teraz ruszamy barkami. Koła do tyłu. Kilka powtórzeń. 4, 3, 2, 1. I to samo do przodu. 4, 3, 2. Ostatni raz. Wyciągamy rękę w górę i skłony do boku. Raz w jedną stronę. I raz w drugą. Pamiętamy, żeby cały czas dociskać stopy do podłogi, szczególnie stopę przeciwległą. I raz w jedną, raz w drugą. Wydech, jak kierujemy rękę w górę, staramy się rękę kierować nad naszą głową. I 4, 3, 2. Ostatni raz. Wyciągamy ręce do przodu i ruchy dłońmi, góra-dół, żeby rozluźnić również nasze nadgarstki, które są zmęczone pracą przy komputerze. 4, 3, 2. Ostatni i kółeczka na zewnątrz i do wewnątrz. Teraz zamykamy, otwieramy. 4, 3, 2. Ostatni, kładziemy dłonie na naszych udach. Prawą rękę na lewym kolanie. Robimy skręt w lewą stronę. Łapiemy lewą ręką oparcia krzesła i patrzymy za siebie do tyłu. Pamiętamy, wyciągamy czubek głowy do sufitu, lekko unosimy brodę w górę, wciągamy brzuch, ściągamy łopaty.
I trzymamy 4, 3, 2. I to samo wykonujemy na drugą stronę. Lewa ręka na prawe kolano, prawa ręka na oparcie krzesła. Lekko brada uniesiona w górę, czubek głowy skierowany do sufitu. I trzymamy 4, 3, 2. Ostatni. Wracamy do centrum. Unosimy dłonie do przodu, splatamy w koszyczek, wyciągamy do przodu i robimy lekki skłon do przodu, zaokrąglamy plecy, to jest wdech i z wydechem góra. Wdech przód i wydech góra. Wdech przód, wydech góra i jeszcze raz wdech. I wydech, zatrzymujemy, opuszczamy barki, wyciągamy ręce w górę i skłon do boku. Przytrzymujemy chwilkę, wyciągamy ręce do boku. 4, 3, 2, 1. Wracamy do centrum i to samo w drugą stronę. Wyciągamy ręce i trzymamy 4, 3, 2. Ostatni, wracamy do centrum, puszczamy dłonie, kładziemy je na łokciach, ściągamy łopatki, trzymamy 4, 3, 2, ostatni i skłony do boku, na zmianę. Raz jedna strona i raz druga. Raz jedna, raz druga. I jeszcze dwa razy. W jedną, w drugą. Zatrzymujemy. Wyciągamy ręce teraz do boku. Kąt prosty. Przód. Zakładamy łokieć na łokieć. Splatamy dłonie. Robimy tak zwaną pozycję orła. I wyciągamy ręce w górę. Przytrzymujemy. Zwróćcie proszę uwagę, żeby ręce, łokcie były oddalone od naszej brody, od naszego nosa. I trzymamy. Wyciągamy w górę. 4, 3, 2, 1. Rozplatamy ręce. I to samo na drugą stronę. Łączymy dłonie. I wyciągamy w górę. Przytrzymujemy. 4, 3, 2, ostatni i rozluźniamy ręce, kładziemy teraz ręce na stole, na biurku, lekko musimy się odsunąć od biurka, najlepiej połóżmy łokcie na biurku i zróbmy skłon do przodu. Jeśli możemy, kładziemy czoło na naszych dłoniach. Jeśli możemy, również jeszcze bardziej odsuwamy się od biurka i robimy skłon. Przytrzymujemy, a dla bardziej zaawansowanych jeszcze bardziej i trzymamy, pogłębiamy. 4, 3, 2, ostatni. Wracamy do centrum, lekko się przybliżamy do biurka znowuż. Zakładamy prawą nogę na lewą, stopa aktywna, kolano kierujemy na zewnątrz i delikatnie dociskamy dłonią kolano. Ściągnięte łopatki, proste plecy, wciągnięty brzuch i chwilkę trzymamy. 4, 3, 2, ostatni i teraz próbujemy położyć ręce na biurku. I z wydechem robimy skłon do przodu. Jeśli możemy, kładziemy czoło na naszych dłoniach. I trzymamy 4, 3, 2, ostatni. I z wydechem wychodzimy w górę, zmieniamy stronę, zakładamy drugą nogę. Stopa aktywna, kolano dociskamy, ściągamy łopaty i trzymamy 4. 3, 2, ostatni i jeśli możemy z wydechem schodzimy do przodu
Ręce kładziemy na biurku, a czoło kładziemy na naszych dłoniach. I trzymamy 4. 3. 2. Ostatni. Z wydechem wychodzimy w górę. I teraz musimy się obrócić bokiem do oparcia krzesła. Proste plecy. Stopy dociskamy do podłogi. Bierzemy wdech. Kładziemy naszą klatkę piersiową na udach. Splatamy dłonie. Unosimy ręce i przytrzymujemy w górze. Chwilkę trzymamy. Bierzemy wdech. Kładziemy ręce z powrotem w dole i z wydechem powoli wychodzimy w górę. I jeszcze raz. Wdech. Kładziemy klatkę piersiową na udach. Wydech. Unosimy ręce. Wdech. Kładziemy ręce. I wydech. Bruda do klatki. I powoli góra. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. Wdech. Broda do klatki. I wydech. I ostatni raz. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Teraz obrócę się do Państwa tyłem. Unosimy rękę w górę i próbujemy złapać się za dłoń. Klatka do przodu, łopatki ściągnięte i trzymamy. 4, 3, 2, 1 i to samo. Druga strona, wyciągamy rękę i próbujemy złapać się za dłonie. Trzymamy. 4, 3, 2, 1. I teraz ostatnie ćwiczenie. Wstajemy, stajemy przed krzesłem. Prawą nogę kładziemy na krzesło. Dociskamy piętę do podłogi, palce stopy na siebie. Ściągnięte łopatki. Bierzemy wdech. I z wydechem skręt do boku. Wypychamy jedną dłoń w przód, drugą dłoń w tył i patrzymy za dłonią do tyłu. I trzymamy. 4, 3, 2, 1. Robimy wdech, powrót do centrum. I z wydechem druga strona. Mocno dłonie i patrzymy za dłonią. 4, 3, 2, 1. Wracamy do centrum i z wydechem skłon do nogi, jeśli możemy. Kładziemy dłonie na krześle, a czoło, głowę kierujemy do kolan. I trzymamy. 4, 3, 2, 1. Broda do klatki i z wydechem powolutku góra. I tą samą sekwencję na drugą stronę. Pięta oparta na krześle, palce stopy na siebie. Bierzemy wdech i z wydechem do boku mocno wypychamy dłonie. Patrzymy z tyłu za dłonią. Trzymamy. 4, 3, 2, 1. Bierzemy wdech i druga strona. Mocno dłonie dociskamy. I wracamy do centrum. Z wydechem delikatnie, powoli skłon do przodu. Jeśli możemy, kładziemy dłonie. Jeśli możemy, kładziemy głowę na kolanie. I trzymamy. 4, 3, 2 i powoli góra. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że trochę Państwa rozruszałam. Zachęcam do wykonywania tego zestawu ćwiczeń 3-4 razy dziennie podczas przerw pracy przed komputerem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.